W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Ludwiku Maryjo Grunią de Montfort, módl się za nami. Rozpoczynamy czwarty dzień naszego przygotowania do oddania się Maryi w matczyną niewolę miłości. Dzisiaj rozważymy punkty 16 do 26 z traktatu. W tych punktach święty Ludwik Maria Grignion de Montfort rozważa Maryję w historii zbawienia. Zaczynamy od spojrzenia na Maryję w tajemnicy Chrystusa, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, dlaczego ona jest tak ważna w historii zbawienia całej ludzkości i każdego z nas. Pismo Święte objawia nam cel, dla którego wcielenie Syna Bożego jest zbawieniem dla grzeszników. Chrystus przyszedł, żeby dać swoje życie na okup za wielu. Pismo Święte wskazuje nam również, że na każdym etapie odkupienia Maryja zajmuje miejsce uprzywilejowane. W związku z tym od teraz będzie musiała zawsze zajmować się w naszych dobrych uczynkach, które podejmujemy dla osiągnięcia życia wiecznego. Wszystko to, co dotyczy naszego zbawienia, powinno koniecznie przejść przez ręce Maryi, ponieważ Pan Bóg nie w inny sposób, ale właśnie przez jej współpracę chciał odkupienia dla wszystkich ludzi. Święty Ludwik zaprasza nas do rozważenia tego uprzywilejowanego miejsca Najświętszej Maryi Panny w różnych tajemnicach życia Chrystusa, żeby umacniać w nas przekonanie o tym, jak bardzo potrzebujemy tej przeczystej Matki, aby dojść do jej Syna. We wcieleniu Słowa Bóg Ojciec nie inaczej dał światu swego jednorodzonego Syna, jak tylko przez Maryję. Syn Boży stał się dla naszego zbawienia człowiekiem w Maryi i przez Maryję. Duch Święty ukształtował Jezusa Chrystusa w Maryi, uzyskawszy jednak najpierw przez jednego z przedniejszych sług swego dworu, Archanioła Gabriela, jej przyzwolenie. Niezwykłym jest także jej miejsce w tajemnicach odkupienia. Pisze święty Ludwik. Bóg Ojciec udzielił Maryi swojej płodności w granicach przystępnych dla czystego stworzenia, czyniąc ją zdolną porodzić swego Syna oraz wszystkie członki Jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. Bóg Syn zstąpił do jej dziewiczego łona jako nowy Adam do swego ziemskiego raju, by w nim sobie upodobać i w ukryciu dokonywać cudów łaski. Bóg, stawszy się człowiekiem, znalazł swobodę i wolność w tym, że zamknął się w jej łonie. Maryja jest obecna podczas wcielenia, narodzenia, ofiarowania w świątyni, 30 lat ukrytego życia oraz podczas śmierci Chrystusa i, jak naucza tradycja, zobaczyła swego Syna zmartwychwstałego. Jezus zechciał zrealizować pierwszy cud właśnie za pomocą wstawiennictwa swej Matki w Kanie Galilejskiej. Skoro więc w ten sposób Syn chciał się poddać swej Matce, jak bardzo i my możemy oddać chwałę Bogu, któremu podobamy się przez poddanie się Maryi, kiedy za przykładem Jezusa Chrystusa, naszego jedynego nauczyciela, oddajemy jej całe nasze życie. Chcemy, żeby Jezus królował i kontynuował sprawianie cudów. Jezus zaczął czynić cuda przez Maryję, nie przestaje ich spełniać przez nią, i przez nią będzie je spełniał do końca świata.
Maryja jest współpracowniczką Boga. Posłuchajmy prawdy teologicznej, która jest kluczem do zrozumienia sedna traktatu. Pisze święty Ludwik. Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją. Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja. Święci nazywają ją skarbcem Pana, bo z Jego to pełni ludzie są wzbogacani. Faktem jest również, że Bóg Syn swojej Matce dał wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył. Uczynił ją szafarką tego wszystkiego, co Ojciec mu dał w dziedzictwie. Przez nią daje swoim członkom udział w swych zasługach i cnotach i przez nią rozdaje łaski swoje. Maryja jest jego tajemniczym kanałem, przewodem, przez który łagodnie, a obficie płyną bogactwa jego miłosierdzia. Toteż nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez jej dziewicze dłonie, albowiem wolą Boga jest, abyśmy wszystko mieli przez Maryję. W ten sposób chciał Najwyższy wzbogacić, podnieść i uczcić tę, która z pokory przez całe życie chciała być ubogą i ukrytą, uniżając się aż do głębi nicości. Przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego przygotowania. Stańmy w obecności Boga, prosząc w modlitwie o wszelkie dary Ducha Świętego. Prośmy o łaskę wielkiego pragnienia podobania się Bogu oraz aby jedynym moim celem było podejmowanie decyzji prowadzących do życia wiecznego, bez ulegania pokusom tego świata. Dzisiejsze rozważanie zaczerpnięte jest z książki Teologia doskonałości chrześcijańskiej Antoniego Royo Marin. Możemy wyróżnić cztery charakterystyki tego niezdrowego środowiska światowego. Dzisiaj przypatrzmy się pierwszej z nich. Fałszywe maksymy. To zasady myślenia leżące w sprzeczności z tymi ewangelicznymi. Świat wywyższa bogactwo, przyjemności, przemoc, oszustwa i kłamstwa, wszystko to, co sprzyja egoizmowi oraz wolności bez granic moralnych. Jak często słyszymy wokół nas hasła: jesteśmy młodzi, mamy prawo korzystać z życia. Bóg jest dobry i wyrozumiały i nas nie potępi, dlatego możemy się bawić. Trzeba dużo zarabiać, nieważne jakim kosztem. Najważniejsze jest zdrowie, długie życie, jedzenie oraz piękny ubiór, zabawa, kiedy tylko to jest możliwe, i tak dalej. To są złote zasady życia w pojęciu światowym. Forma życia prezentowana w Ewangelii nuży i złości ludzi zachłyśniętych tymi światowymi ideami. Nie zdają sobie sprawy z tego, że te popularne hasła do niczego ich jednak nie prowadzą. To odwrócenie się wartości idzie tak daleko, że złodzieja nazywa się teraz tym, który jest zdolny w swoim fachu, zwodziciela – człowiekiem wesołym, osoby złe i wolnych myślicieli – mocnych duchem, kobietę w nieprzyzwoitych i prowokujących ubraniach – po prostu podąża za modą, i tak dalej. A jednak wielu z nas już odrzuciło te światowe propozycje, by iść za Chrystusem. Może nawet wybraliśmy Go jako naszego Pana i Zbawiciela, może już zdecydowaliśmy się oddać w Jego ręce całe nasze życie. Czy i my nie dajemy się czasem złapać w światowe zasadzki? Czy nie tracimy pokoju, kiedy coś nie do końca idzie po naszej myśli? Czy nie pozwalamy sobie na podążanie za naszymi emocjami, czy bezmyślne zaspokajanie naszych zachcianek,
niekoniecznie grzesznych, ale tych, które nie prowadzą nas do osiągnięcia świętości? Pismo Święte przypomina nam jednak: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Z listu do Rzymian. Wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego, prośmy Go o to, by uczynił nasze serca według Jego cichego i pokornego serca litanią o pokorę. Panie, zmiłuj się nade mną. Jezu cichy i pokornego serca, zmiłuj się nade mną. Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie. Od pragnienia, aby mnie zbytnio szanowano, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie potrzebowano, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie chwalono, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie nad innych przedkładano, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie uznawano, zachowaj mnie, Panie. Od pragnienia, aby mnie się radzono, zachowaj mnie, Panie. Od bojaźni przed upokorzeniem, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed pogardą, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed pomijaniem, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed spotwarzaniem, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed zapomnieniem, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed wyśmianiem, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed gromieniem, wybaw mnie, Panie. Od bojaźni przed posądzaniem, wybaw mnie, Panie. Od smutku na widok mej nędzy, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku w niepowodzeniach nad uświęcaniem siebie czy innych, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie upominać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie upokarzać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mną pogardzać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie wyśmiewać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą o mnie zapominać, wyzwól mnie, Jezu. Od smutku, gdy będą mnie pomijać, wyzwól mnie, Jezu. Aby inni byli bardziej kochani ode mnie, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby inni byli bardziej cenieni ode mnie, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby inni byli chwaleni, a ja zapomniany, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby inni byli przedkładani we wszystkim ponad mnie, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby inni wzrastali w sławę, a ja się umniejszał, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby innym były powierzane inne sprawy, a ja był pomijany, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Aby wszyscy byli święci ode mnie, naucz mnie, Jezu, tego pragnąć. Maryjo, Matko pokornych, módl się za mną. Święty Józefie, opiekunie pokornych, módl się za mną. Święty Michale, który jako pierwszy walczyłeś z pychą, módl się za mną. Wszyscy sprawiedliwi i święci, uświęceni przede wszystkim na drodze pokory, módlcie się za mną. Módlmy się. Jezu, który powiedziałeś: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, uczyń serce moje według serca Twego. Amen.